Maciek miał fajną rzecz, że kiedy wracał z wyprawy, to miał takie 2 tygodnie na lądowanie. Ewa, jego żona, zabierała chłopaków i wyprowadzała się do teściowej, czyli do mamy Maćka. I on tak powoli, powoli nagle widział, że o, woda leci w kranie, o, czajnik, o, łóżko, o, ciepło, o, sucho, o, mogę wziąć kąpiel, o, żona wróciła, o, dzieci są. I wiesz, i lądował. Wiesz, Maciek lądował w tym domu, ale to była jego przestrzeń. Ja przyszedłem do ich domu i to była dla mnie obca przestrzeń. Pewnie ja byłem dla nich obcy. Nagle byłem intruzem. Pomimo tego, że miałem dobre intencje, tak naprawdę nie wiedziałem, jak mam się zabrać do rzeczy. Do jakiej właściwie rzeczy? Do jakiego poznawania ich domu? Ewa, która była wtedy chora i miała jakąś odwagę noszenia tej choroby. Wiesz, i to było super, była bardzo ciepła. I pamiętam, jak usiadłem właśnie na tym krześle Maćka i ona mówi: to co byś chciał usłyszeć? Ja mówię: nic, ja bym chciał się napić herbaty z tobą. I wiesz, i nagle jak ona zobaczyła: a skąd wiesz o herbacie? Ja mówię: wiem, no tam tych puszek Maciek nas woził tyle z Indii, Pakistanu i innych miejsc świata. A ona mówi: dobra, to zrobię ci jego ulubioną. Maciek też lubił pić wino. A więc wiesz, znowu Staszek mówi: to co, spróbujesz wina ojca? Ja mówię: może nie teraz. Mówi: to chodź, zabiorę cię na spacer do Dolinki za bramkę. Bo oni tam mają dosłownie, wiesz, 10-15 minut i są już w Tatrach. Nagle zaczęliśmy łapać jakiś flow. To było nienazywalne kompletnie, tak? Ale zobaczyłem, że oni zaczynają tak mnie się coraz bardziej ciepło przyglądać. Maciek ma 4 synów. Ma Krzyśka, Staszka, Franka i Janka. Ewa to wszystko ogarniała. Ja widziałem jej pracownię, też i pracownię Maćka, który robił jej sztalugi. Jest taka scena w filmie, kiedy poleruje sztalugę i chciałbym, żeby ona była jak najbardziej, że tak powiem, ze mnie, tak? Z mojej ręki, nie Maćka, żeby ona była gładka, żeby ona była jasna, żeby widać było słoje, żeby to się podobało Ewie, wtedy Majce. Kiedy to oglądał Janek, jakby poczułem jakiś rodzaj takiego smutku. Wyszedłem na zewnątrz i mówię: co trudno jest oglądać takich sztucznych rodziców, zwłaszcza pewnie sztucznego ojca. Mówię: wiesz, gdyby to było tak 1:1 psychologicznie, to może tak. Ile tej mąki? No i były takie sytuacje, że Franek, czyli trzeci z kolei, studiuje w szkole filmowej, a więc w Łodzi, gdzie się spotykamy od czasu do czasu. I mamy też takie bardzo, bardzo fajne flow. Staszek jest najbardziej taki przebojowy i chodzi w góry. A Krzysiek jest ginekologiem, jest lekarzem, położnikiem i ma taki fajny spokój w sobie. I któregoś razu, to całkiem niedawno, tak parę miesięcy temu, dostaję SMS-a i mówię: okej, Krzysiek. I w SMS-ie było napisane: no wiesz, to dzisiaj Dzień Ojca, to też muszę tobie złożyć życzenia. To mnie by wróciło w ogóle na lewą stronę i wysłało w kosmos, bo rzeczywiście nie chcę rościć sobie do tego praw, ani jakichkolwiek. Nie chcę rościć sobie do tego praw, żeby wchodzić do jakiejkolwiek rodziny z butami i cieszę się, że to zaproszenie w moją stronę poszło tak, tak ciepłe i tak miłe dla mnie.